powiadomi Morocie. Sprawa jest. Masz wbić do fabryki Saitechu i wykraść projekty, nad którymi pracowała Riana Kumar. Zleceniodawczynią jest sama Riana. Jeśli chcesz ogarnąć, o co w tym wszystkim chodzi, to sprawdź załącznik. Thank you.
i po takich akcjach, jak sobie myślę, mój najlepszy człowiek, to widzę ciebie, Vi. Brawo, kontrakt zamknięty. Jest pewna panna, którą trzeba wyciągnąć z psychiatryka. A, laska robiła w NCPD i zamknęli ją wbrew jej woli, bo nadepchnęła komuś na odcisk. Pomożesz? Więcej w załączniku. Do usłyszenia. Tam, pani władzo. Kuracja pomaga? W główce się wszystko poukładało jak trzeba? On ma klucz. Ty jesteś Jasmine Dixon? Tak, to ja. Ale ty? Kto cię?
Przyszedłem cię uwolnić. Dasz radę iść sama? Ja... nie wiem... gdzie? Ej, posłuchaj mnie. Wszystko będzie okej. Wyciągnę cię stąd, jasne? Tak. Rozumiem. Możemy. Jestem gotowa. Wkrótce się zacznie. Będę na ciebie czekać tam, gdzie poprzednio. Przy straganach. No, tylko nie pakuj się w kłopoty. Siadaj. Zawiozą cię do męża. Czeka już na ciebie. O Boże. O Boże. Myślałam, że ja... że już nigdy... Ty nie wiesz, co oni. Ile razy każdego wieczora. Już po wszystkim. Nic ci nie zrobią. Ja... dziękuję. Boże, dziękuję. Zajebista robota. Jasmine jest już w drodze do kochającego męża, a ja dostałem kochane pieniążki, którymi już się z tobą dzielę. Dzięki, Vi. Kontrakt zamknięty. Trzeba pilnie wywieźć z miasta jednego typa, bo inaczej kaplica. Potrzebuję kogoś, kto daje radę za kukiem i nie zesra się w gacie, jak będzie gorąco. Co ty na to? Szczegóły w załączniku. Six Streetsi. Jak ja ich kurwa nie znoszę. Gęby pełne patriotycznych frazesów, a zachowują się jak bydło.
ciekawostka. Według chrześcijan będziesz się za to smażyć w piekle. Ten twój koleś, co nie? Chyba żyje. Takie mędy zawsze mają szczęście. Hej, słyszysz mnie? Co? O kurwa, Six Street. Oni... Wiem. Flavio, tak? To ty? Tak. Musisz mnie stąd zabrać. Co tu się właściwie stało? Miałeś siedzieć cicho, samemu. Tak, ale chciałem się pożegnać z Night City, kumasz? No to zadzwoniłem po koks, po panienki. I co, myślałeś, że nikt się nie dowie? Nikt nie zwróci uwagi, że zwiozłeś tu pół burdelu? Okej, zjebałem, wiem, ale jakie to ma kurwa teraz znaczenie? Musimy stąd wiać! Co ty nie powiesz? Dobra, idziemy. Ej, a! Ty, w garażu stoi bryka! Zaprowadź mnie tam! Koordynaty masz? Aha, mam. Cholera, zachciało mi się imprezy. Nie maruj, żyjesz. W odróżnieniu od tych dziewczyn. Hej, tutaj! A klient gdzie? Siedzi z tyłu i się wykrwawia. Cholera, jak zdechnie, to nie dostanę kasy. Nie mój problem, zrobiłem swoje.
to się nazywa profesjonalna robota. Flavio jest zachwycony. Mówi, że tak twardego typa jeszcze nie spotkał. No i szybko znów nie spotka, bo takich jak ty wielu nie ma. Kontrakt zamknięty. Pieniążki lecą na twoje konto. Mam zlecenie. W korpo mówi się o tym likwidacja zasobów ludzkich. Słowem, trzeba kogoś odwalić. Atrakcyjna, ale nie bez powodu. Cel należy do gangu animalsów. Dalsze informacje w załączniku. Co masz na sprzedaż? Gdzie się chowa moja suka?
otrzymałem informację, że Logan Garcia jest już w drodze do mnie. Doskonale. Wzorowa robota. Zamykam kontrakt. Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty? Procenty brzmią dobrze. Wezmę kalawerę. Uwaga, ogłoszenie! To jest kurwa napad! Ty, cwaniura przy ladzie, mordę w kubeł i ręce do góry, żebym widział nadgarstki! A reszta lubisz siedzi dźwięk na... dźwięk swojego głosu, co? Czy ja się wyrażam nieprecyzyjnie? Czy wzmacniacz słuchowy ci się zjebał? Dasz reszcie przykład. Wyciągaj portfel. Powoli. Jakim cudem jeszcze żyjesz? Co kurwa? Znowu jakieś żarciki? Nie umiesz właściwie ocenić przeciwnika, co? Spotkałem paru takich jak ty. Wszyscy gryzą piach. Nie ocenili mnie właściwie. Blefujesz. Nie nabierzesz mnie. Zadawałem się z Maelstromem i Arasaką. Myślisz, że dasz radę mnie choćby drasnąć? Załatwię cię, zanim pociągniesz za spust. Rozumiesz? Kurwa! Wynosimy się! Tyle lat spokoju i nagle coś takiego. Chłopaki z Sixth Street przysnęli, czy co? Szczęście, że cię tu przywiało. Częstuj się! Na koszt firmy! Napiłbym się czegoś. Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty? Byłaś kiedyś dziennikarką, nie? Nie trudno zgadnąć, ale i tak dam punkt za bystrość. Dlaczego już tego nie robisz? Robię poniekąd. Informacja to broń, Vi. Ja tylko zmieniłam kaliber na większy. Do następnego. Cześć, Vi. I pamiętaj, media kłamią.
Jest coś, czego nie potrafię zrozumieć w mentalności niektórych korposów. Mają władzę, prestiż i pieniądze, a mimo to zachowują się jak kompletni kretyni. Na przykład mój obecny klient, ważny jak Stankao, zabalował sobie Varoyo, a Varoyo zabalowało sobie z nim. Przeżył, ale ukradziono mu coś cennego. Chcę to odzyskać, zanim o sprawie dowiedzą się jego szefowie. Wygląda na to, że masz robotę. Sprawdź załącznik. Miałaś nie dzwonić. Nie, teraz to twój pieprzony problem. I co? Zawsze tak musi być. Te dane. Co teraz? Dobrze, bardzo dobrze. Spotkajmy się jak najszybciej. Jest takie miejsce, gdzie... Czekaj. Przesyłam ci namiary. Okej, widzimy się niedługo. Pośpiesz się.
jesteś. Jesteś dobrze. Pieniądze, Karl. Dziękuję ci. Ratujesz mi dupę. Pewnie, że ci zapłacę. Zabiłeś! Powiedzmy, dawaj ty kasę i lepiej stąd spieprzaj. Bierz! Willi, przyznaję, trochę mi zaimponowałeś. Na finiszu zrobiło się gorąco, wszystko mogło się popisowo spierdolić, ale proszę. Klient żyje, ty żyjesz. Załatwię Karlowi jakąś metę na przeczekanie. Pewnie z przyjemnością za to dodatkowo zapłaci. Dobra robota. Zastanawiałem. Nie masz dla mnie jakiejś roboty? Nie. Nic? Naprawdę? Nie dla ciebie. Dzięki za szczerość. Jedyna rzecz, jaką dostaniesz tu gratis. Ludzie w Afterlife mają za sobą dziesiątki wspólnych akcji. Ufają sobie. A teraz postaw się w mojej sytuacji. Jak myślisz, jak zareagowaliby na wiadomość, że dołączam cię do któregoś zespołu? Mieliście jedną akcję z Dexem i koncertowo ją spierdoliliście. Wiesz, że to nieprawda. I co z tego? Nie chodzi o kompetencje, ważne co oni o tobie myślą. Właśnie dlatego pracujesz sam. Rób to, co ci najlepiej wychodzi. Trzymaj się.
Proszę, proszę. Czuję to! Czuję! Zniszczę cię! Sprawdzisz coś dla mnie? Było zgłoszenie o rozrubie w dokach. To może być awantura ćpunów, ale myślę, że to przypadek cyberpsychozy. Chcę się dowiedzieć, czy atak wywołały narkotyki. Na trupie nie da się tego sprawdzić, więc zostaw go przy życiu. Zajebić to. Kolica. O nie! Ja pierdolę. Aby kontynuować. Dobra, pokaż to zestawienie. Użytkowniku, z moją pomocą trwale okaleczyłaś ponad 50 osób. Abym lepiej rozumiał twoje potrzeby, odpowiedz proszę na poniższe pytanie. Czemu wolisz czynić z wrogów inwalidów zamiast pozbawić ich życia? Nie będę prowadzić filozoficznych dyskusji z pistoletem. Dziękuję, że korzystasz z moich usług. Thank you.